Jeżeli już zasubskrybujesz mój kanał, pamiętaj, aby wcisnąć dzwoneczek. Wtedy będziesz mógł otrzymywać powiadomienia. Cześć, z tej strony Radek z kanału GSME. Wiele osób prosiło mnie o historię Regulusa Blacka, więc to o nim postanowiłem zrobić kolejny odcinek. Jeśli film Ci się spodoba, zostaw mi łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Zaczynamy! Biografia. Regulus Arcturus Black urodził się w bogatej, czystej krwi rodzinie jako najmłodszy syn Oriona i Walburgi Black w Londynie, w domu przy Greenwood Place 12. Możliwe, że imię dostał po swoim stryju i jego dziadku ze strony ojca. Wśród jego krewnych była Bellatrix Lestrange, lojalna śmierciorzeczyni Lorda Voldemorta, Andromeda Tonks, która wyszła za mąż za Mugolaka, a następnie została odrzucona przez rodzinę, a Narcyza Malfoy wyszła za śmierciorzecę Luciusza Malfoya. W przeciwieństwie do Siriusza, w pełni podzielał poglądy rodziny na temat czystości krwi, w związku z czym był zawsze stawiany swojemu starszemu bratu na wzór, był także faworyzowany przez rodziców. Podobnie jak reszta rodziny, został w Hogwarcie przydzielony do Slytherinu. Był jednym z ulubieńców ówczesnego nauczyciela eliksirów Horacego Slughorna, który w tamtym czasie był opiekunem Domu Węża, został nawet przyjęty do prowadzonego przez niego klubu ślimaka. Grał na pozycji szukającego w ślizgońskiej reprezentacji Quidditcha. Jeszcze jako nastolatek interesował się działalnością Voldemorta, zbierał wycinki prasowe związane z czarnoksiężnikiem i często o nim mówił, wierząc, że dzięki niemu czarodzieje wyjdą z ukrycia i zaczną rządzić Mugolami. Już w wieku 16 lat został śmierciożercą. Od najmłodszych lat Regulus podziwiał Lorda Voldemorta, a w późniejszym czasie sam dołączył do jego armii. Lecz rok później, gdy Voldemort ogłosił, że potrzebny jest mu skrzat domowy, nieświadomy jego zamiarów Regulus wysłał do niego służącego Blackom stworka, uważając to za wielki zaszczyt. Czarny Pan użył skrzata do sprawdzenia zabezpieczeń jednego ze swoich horcruxów, medalionu Slytherina, i zostawił go na pewną śmierć, jednak ten zdołał wrócić do domu, ponieważ otrzymał taki rozkaz od swojego pana. W 1979 roku Regulus zaczął wątpić w ideologię Czarnego Pana. Po tym, jak stworkowi udało się uciec przy użyciu magii skrzatów domowych i opowiedział Regulusowi o tym, co się stało, okrucieństwo Voldemorta wobec skrzata sprawiło, że Regulus, który nie był psychicznie przygotowany do roli śmierciożercy, postanowił zdradzić swojego mistrza. Z opowieści skrzata i tropów rozrzuconych przez samego czarnoksiężnika wydedukował, że to medalion jest horcruxem. Poprosił skrzata o zabranie go do jaskini, w której Czarny Pan ukrył medalion. Na miejscu nakazał stworkowi podmienić medalion na przygotowany przez siebie falsyfikat, w którym umieścił podpisany swoimi inicjałami list do Voldemorta, a potem wrócić samotnie do domu i zniszczyć horcruxa, nie wspominając o niczym żadnemu z Blacków. Sam wypił zabezpieczający medalion eliksir, aby ugasić pragnienie, napił się wody z jeziora, lecz został wciągnięty do jeziora przez Inferiusy. Stworek wykonał ostateczne rozkazy swojego pana i przed ucieczką zamienił medaliony. Jednak pomimo najlepszych starań nie był w stanie zniszczyć horcruxa. Stworek nigdy nie zdradził rodzicom Regulusa, jak zginął ich syn, ponieważ obiecał nie zdradzić zdarzenia, które miało miejsce w jaskini, ponieważ tak było bezpieczniej dla jego rodziny. Zniknięcie Blacka doprowadziło Walburgę Black do szaleństwa. Sirius był przekonany, że jego brat zginął z rąk śmierciożerców, ponieważ otrzymawszy przerastające jego siły zadanie, stchórzył i chciał wycofać się ze służby u Voldemorta. Remus wierzył, że Regulus próbował wycofać się z bycia śmierciożercą, komentując, że według niego Regulus przetrwał kilka dni po swojej ucieczce, zanim został zabity. Tajemnica jego śmierci zostaje wyjaśniona dopiero w 7 tomie serii, gdy stworek opowiada historię Regulusa Harrymu Potterowi, który odnalazł fałszywy horcrux i list. Z tego pisma Harry dowiaduje się, że rzekomy horcrux, który znalazł z Dumbledorem, jest fałszywką. Sirius do końca był przekonany o tchórzostwie Regulusa, nie zdając sobie sprawy, że jego brat zachował się dzielnie i chciał utrudnić Voldemortowi pokonanie śmierci. Prawdziwy medalion został później zniszczony przez Rona Wesleya z mieczem Gryffindora, w końcu osiągając to, co Regulus miał zamiar zrobić.
bić. Podczas bitwy o Hogwarts stworek, zabierając wiele szkolnych szatów, aby pomóc przeciwnikom Czarnego Pana, kazał im walczyć w imię Regulusa. Ze względu na okoliczności jego śmierci możliwe jest, że Regulus był jednym z Inferiusów napotkanych przez Harry'ego i Dumbledora w jaskini Horcruxa. Etymologia. Imię Regulus po łacinie oznacza małego króla, jednak również bazyliszka. Jedna z gwiazd w gwiazdozbiorze lwa również nosi nazwę Regulus. To już koniec historii Regulusa Blacka. Jeśli film Ci się spodobał, zobacz pozostałe. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia.